Białe koszule, granatowe spódniczki, ciemne garnitury. Tak elegancko wyglądają uczniowie pierwszego dnia roku szkolnego. W tym roku 3 września dla dzieci i młodzieży zakończył się czas letniego wypoczynku, a rozpoczął nowy rok szkolny. Miejska inauguracja roku szkolnego 2012-2013 miała miejsce w Zespole Szkół nr 4. W bieżącym roku szkolnym do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczać będzie około 5800 uczniów, to jest około 150 uczniów mniej. W 8 szkołach podstawowych uczyć się będzie około 3800 uczniów, natomiast w gimnazjach niecałe 2000. Jakie zmiany zaszły w bieżącym roku? No w bieżącym roku w miarę możliwości organ prowadzący wydatkował środki na remonty i inwestycje, żeby szkoły były piękniejsze, nie tylko szkoły, ale również i przedszkola. Tam, gdzie były możliwości, zostały wyremontowane, odnowione sale. W klasach czwartych szkół podstawowych w tym roku wchodzi nowa reforma programowa, ale o tym to już są poinformowani nauczyciele, będą realizować nowy rok szkolny. Progu nowego roku szkolnego chciałabym w imieniu własnym i w imieniu władz wszystkim uczniom życzyć jak najwyższych wyników w nauce, dobrego zachowania, nauczycielom wspaniałych uczniów i sukcesów, a rodziców, żeby problemy zadowolenia z pracy nauczycieli i osiągnięć swoich uczniów w nowym roku szkolnym. W naszym mieście, podobnie jak w całym kraju, z roku na rok ubywa uczniów w szkołach. Jak zaczynałam pracę, to był rok 2009, w gminie wtedy mieliśmy 980 absolwentów klas trzecich, natomiast w tej chwili w klasach pierwszych ta liczba kształtuje się na poziomie 580, 650, 670. W tym roku w klasach pierwszych mamy wyjątkowo mniej uczniów, dlatego że w tamtym roku poszło 20% ponad setka sześciolatków. W związku z tym, że opóźniony został obowiązek szkolny dla sześciolatków, w tym roku mniejsza liczba rodziców zdecydowała się na posłanie swoich dzieci do klas pierwszych, pozostawili sześciolatków w przedszkolach. W związku z tym mamy mniej uczniów w klasach pierwszych. A jak to wygląda organizacyjnie? Czy na przykład będą likwidowane klasy, łączone, ilość uczniów w jednej klasie taka maksymalna? Nie. Jeśli chodzi tu o miasto, to nie ma takiego problemu, bo liczba uczniów w klasach kształtuje się na poziomie 25 dzieci. Więcej może być uczniów w klasach pierwszych gimnazjów. Nie grozi nam i na razie nie będzie klas łączonych. Wszystkim uczniom z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzymy zapału w zdobywaniu wiedzy i licznych szkolnych sukcesów.